Ta konferencja była zapoczątkowana w roku 2014, więc kilka lat już minęło. No i biorąc pod uwagę te trendy, które się utrzymują, jeśli chodzi o nauki techniczne i nauki medyczne, mówiąc nieskromnie, myślę, że jest nadal na topie. Tak, tematyka jest niesamowicie istotna, bo sztuczna inteligencja jest praktycznie wszędzie. Tak? A to, co my robimy, to jest połączenie sztucznej inteligencji z medycyną w praktyce. Tylko ten główny cel, możliwość wspomagania osób, które wykazują pewne dysfunkcje, jeśli chodzi o ogólnie poruszanie się, jeśli chodzi o kończyny górne, kończyny dolne, za pomocą tych interfejsów, które my montujemy na głowie, jesteśmy w stanie przejąć wykonywanie pewnych czynności w oparciu o sygnały, które są pobierane z powierzchni głowy, bez konieczności wysyłania tych impulsów do mięśni efektorowych. Czyli de facto możemy sobie siedzieć, a tak naprawdę wokół nas wszystko może się dziać. Oczywiście wszystko w pewnym zakresie. Cieszymy się bardzo z tego, że wznawiamy po 4 latach przerwy konferencję, 4. konferencję Interface Mózg-Komputer. Bardzo ważna konferencja, ponieważ widzimy, jak w tej chwili rozwija się z jednej strony medycyna, a z drugiej strony informatyka. Połączenie jednego z drugim jest bardzo ważnym, bardzo istotnym, ale nie wolno zapominać o jednym fakcie, że mamy do czynienia tutaj jeszcze również z etyką, która jest bardzo istotna. W pierwszym dniu w zasadzie głównie występują medycy, no i powiedziałem tak, ludzie, którzy nie są technikami. I dla nas to jest, powiedziałem, bardzo cenne, dlatego że patrzymy na jak patrzy się z punktu widzenia innych dziedzin na przykład. My tego nie wiemy. No my jesteśmy tam informatykami, tam technikami, automatykami. To jest takie nowatorskie w tej konferencji. A w drugim dniu konferencji to już są zadania techniczne są bardziej. No i to jest to, co w tej chwili powolutku idziemy w kierunku takich implementacji przemysłowych, nawet czy biznesowych, dlatego że no to jest trudna sprawa bardzo, ale jednak rozwijamy się bardzo. Tak. To jest temat jeden z tych, które będą wiodące w niedalekiej przyszłości. Dlatego, że do tej pory rozwijaliśmy technikę na zasadzie tego, że to była no, w jakimś sensie autonomiczna część. Rozwijał się internet, bazy danych, różnego rodzaju usługi, ale łączność człowieka z tym całym światem tej cyberprzestrzeni była dosyć ograniczona i limitowana no, właściwie możliwościami ruchowymi człowieka, co po pierwsze spowalnia ten kontakt, a po drugie niestety powoduje, że szereg osób niepełnosprawnych na przykład nie może tych swoich poleceń przekazać i co więcej nie może też czerpać pełnymi garściami z tych wszystkich zasobów internetu. To, co tutaj właśnie w tej chwili na tej konferencji będzie omawiane, to jest Brain Computer Interface, łączenie mózgu człowieka z komputerem i to łączenie obukierunkowe, że można myślą sterować maszyną i można odbierać zawartość tych wszystkich skarbów wiedzy po prostu bezpośrednio, a nie tam gdzieś czytając na ekranie.